Drodzy Państwo, marka Issey-Miy, hiszpańska marka, w Polsce już dostępna w pierwszych gabinetach, na półce sklepu internetowego. I witam serdecznie nasze ekspertki, dwie, panią Magdę Lempert, kosmetolog i eksperta marki Issey-Miy, która na co dzień z marką pracuje w swoim gabinecie w Zamościu, Toskana, i panią Annę Stasiak, za której sprawą ta marka do Polski trafiła. Właścicielkę Ans Concept, firmy, która jest dystrybutorem Issey-Miy w Polsce. Także witamy serdecznie. Pani Zofia, dzień dobry, witamy kolejne osoby. Drodzy Państwo, także ja witam naszych gości, witam Państwa raz jeszcze serdecznie. Za chwilkę oddam też głos właśnie naszym ekspertkom. Dzień dobry. Pani Aniu, może żeby nie przedłużać, ja zacznę od krótkiego pytania do Pani. Jak to się właśnie stało, że Pani się tą marką w ogóle zainteresowała i że dzięki Pani jest ona w Polsce i może trafić do gabinetów? Tak, to było bardzo ciekawe, bo ja tworząc moją firmę poszukiwałam ciekawych marek, które mogłabym wprowadzić do Polski. I markę Issey-Miy zobaczyłam po raz pierwszy na targach kosmetycznych Cosmopro w Bolonii, gdzie poznałam przewspaniałych ludzi, bardzo sympatycznych i ciekawy koncept produktów zabiegowych i do pielęgnacji domowej opartych na czynnikach wzrostu. I bardzo mnie to zainteresowało i postanowiłam pójść tym tropem i spróbować dowiedzieć się właśnie u ekspertów, czy byłoby to coś ciekawego, czy przyjęłoby się to w Polsce. I wstępnie okazało się, że koncepcja jest ciekawa, że możemy kontynuować rozmowy. Te rozmowy prowadziliśmy, pojechałyśmy zresztą tutaj z naszą ekspertką do Madrytu na specjalną taką prezentację i szkolenie. Okazało się, że marka jest po prostu świetna, że efekty po pierwszych zabiegach są kapitalne, widoczne gołym okiem. I bardzo mnie to zainteresowało i stwierdziłam, że okej, wchodzimy w to, próbujemy sprowadzać markę do Polski. No i tak to się zaczęło. Także czynniki wzrostu, po pierwsze, i po drugie świetna ekipa tam właśnie hiszpańska, która zachęciła mnie do współpracy z marką. A potem po podjęciu decyzji rozpoczęliśmy testy tutaj w Polsce, żeby sprawdzić, czy marka, produkty, składniki dobrze przyjmują się też na naszych cerach. Okazało się, że oczywiście te rezultaty też są świetne, zarówno na cerach młodych, jak i dojrzałych. No i zapadła już decyzja ostateczna, że wchodzimy tak i działamy. No, efekty będą Państwo mieli okazję zobaczyć na zdjęciach, bo Pani Magda będzie szczegółowo opowiadała o zabiegach i o produktach. Rzeczywiście są spektakularne. Jak Pani mówiła, Pani Aniu, o tym, że na polskich cerach to zawsze mi się kojarzy, jak to jest z ubraniami hiszpańskimi. Na przykład dla mnie są zawsze za krótkie w talii, więc to nie jest takie oczywiste, że produkt stworzony w kraju o innym, jakby nie było gdzieś tam klimacie, prawda, też się przyjmie, tutaj się przyjął. Skórę niż Hiszpanki, dokładnie. W związku z czym tutaj to było takie wyzwanie, czy rzeczywiście te produkty dla nas nie będą zbyt mocne, zbyt silne. Zbyt silne, tym bardziej, że też zdziwiłyśmy się, gdzie zabiegi są rekomendowane tak mniej więcej co 2,5-3 do 3 tygodni, a okazuje się, że przy tamtych cerach jak najbardziej można, więc tutaj u nas rewelacja. A co jest takiego w tych formułach niezwykłego? To są formuły całoroczne, po pierwsze, mimo że jakby Magda za chwilę będzie opowiadała o tym, jak wyglądają zabiegi, w związku z czym też formuły. Mamy peelingi kwasowe, ale wszystkie peelingi, które w tej marce są, właśnie są całoroczne, więc tutaj nie ma żadnych niebezpieczeństw. Czynniki wzrostu, o których też Magda za chwilę powie, to jest coś, co gwarantuje rzeczywiście super skuteczność i interesuje szczególnie te z nas, które borykają się już z problemem starzenia po prostu skóry, tak? I poszukują jej ujędrnienia, pogrubienia, gdzieś tam zachowania owalu twarzy. Także czynniki wzrostu te gwarancje dają. Firma posiada patent również. Patent, dzięki któremu składniki zawarte w formułach dochodzą tam, gdzie mają dojść i działają w głębszych warstwach skóry. Także to nas też zainteresowało i to było też takim kryterium, na podstawie którego zdecydowaliśmy wprowadzić tą markę tutaj.
Na marce można pracować manualnie, bez użycia żadnych urządzeń, więc dokładnie. Jest w tej chwili dużo pań, które pracują w takich, że tak, mobile, tak to się nazywa beauty, czyli tak. Niekoniecznie posiadając nawet gabinety, wykonują zabiegi w domach klientek. Więc tą marką świetnie można pracować bez użycia żadnych urządzeń, ale oczywiście urządzenia też przyspieszają też i zwiększają można. Efekt. Tak. Firma też na to pozwala, jak najbardziej. A ja mam takie pytanie, zanim jeszcze przejdziemy do tej praktycznej części, zresztą też wykorzystam jeszcze ten moment, żeby Państwu powiedzieć, że pod koniec naszego spotkania będą też czekały niespodzianki od marki, bo będzie konkurs, w którym będzie można wygrać właśnie zestawy bestsellerów marki. Też Issey mi przygotowało specjalną zniżkę do sklepu internetowego, gdyby ktoś chciał produktów spróbować na swojej skórze, także zostańcie z nami do końca. Natomiast Pani Aniu, zanim właśnie przejdziemy już do praktyki i zabiegów, to proszę jeszcze powiedzieć jakby o współpracy właśnie z kosmetologami, z gabinetami Państwa firmy. No tak, więc oczywiście oferujemy bardzo dobre warunki współpracy, tak zakupu produktów. No i to, co jest dla nas ważne, to wsparcie później, więc realizujemy szkolenia indywidualne dla gabinetów, które wchodzą w markę, mówiąc tak brzydko. Oczywiście indywidualnie szkolimy osoby, które będą wykonywały zabiegi. Organizujemy też takie bardziej grupowe, szersze szkolenia, na których ćwiczymy techniki Mimetic Skin, bo tak nazywają się te nasze zabiegi. Mamy też takie plansze, prawda? Tutaj możemy pokazać chyba właśnie. Zaoferowana jestem i zapomniałam o planszy. Już nie wiem, która plansza, więc ja sobie podarujemy. O, tutaj. Tak, tutaj to są akurat przykłady. Myśmy pokazywali markę na targach Beauty Days w Nadarzynie pod koniec 2019 roku, jeszcze przed COVID-em. Potem rozpoczęliśmy szkolić, tak jak mówiłam, organizujemy szkolenia i tutaj w dolnej części planszy naszej widać też Magdę i szkolimy panie z gabinetów i klinik. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie, to pewnie będzie kolejna plansza. Tak, to oprócz tego, o czym mówiłam, szkoleń, staramy się organizować takie wydarzenia w gabinetach. My nazywamy je Dniem z Issey'imi. Podczas tych dni i wydarzeń klientki mają możliwość zakupić zabieg w promocyjnej cenie. Otrzymują prezenty od Issey'imi i gabinetu oczywiście wspólnie. Przez cały dzień obecna jest nasza konsultantka, która udziela dodatkowych porad, jak pielęgnować skórę, jak właściwie dobrać produkt do pielęgnacji domowej. Albo też tutaj w tym przypadku organizowaliśmy wykład dla pań zainteresowanych, dla klientek gabinetu, wykład na temat tego, w jaki sposób pielęgnować skórę produktami Issey'imi. Także tego typu wsparcie mamy. Tak jak wspominałam, to jest marka zabiegowa, ale też mamy tutaj całą gamę produktów do pielęgnacji domowej i dysponujemy różnego rodzaju próbkami w zasadzie do wszystkich kremów naszych i serum. Posiadamy oczywiście materiały reklamowe w tą stronę, które również udostępniamy klientkom i gabinetom. Gabinetom oczywiście przekazujemy wszystkie procedury, fiszki produktowe, także jest pełna informacja na temat tego, na czym gabinety pracują i co sprzedają potem swoim klientkom i pacjentkom. Dokładnie, potwierdzam. To nie wiem, czy może tradycyjnie zaproszę Państwa do pytań już na koniec naszego spotkania, chyba że coś teraz się pojawiło. Witam tutaj też kolejne osoby. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania i myślę, że jeśli się pojawią pytania, to zostawimy je na koniec spotkania. Także nie wiem, czy przejdziemy do części praktycznej może w takim razie i poprosimy Panią Magdę, żeby właśnie opowiedziała o samej marce, dlaczego ta marka jest tak skuteczna. Zostawiam Ci tutaj miejsce. Dobrze, już opowiadam. Marka Issey'imi urzekła mnie tym, że faktycznie te procedury zabiegowe są dość takie przyjazne dla nas, dla kosmetyczek, kosmetologów, pod kątem łatwości wykonania tych zabiegów. Nie są to jakieś zabiegi rozbudowane, strasznie trudne, gdzie musiałybyśmy się zastanawiać, musielibyśmy, bo panowie też często pracują w tych zawodach,
jak wykonać ten zabieg, jak on jest trudny, czy pamiętać po kolei wszystkie te procedury. Tutaj jest naprawdę bardzo łatwo. Są trzy takie główne etapy tego zabiegu, tych zabiegów, które możemy przeprowadzić u klientki, u klienta. I tak naprawdę chodzi o to, żeby dobrze dobrać produkt do danej skóry i połączyć go odpowiednio z kwasem, który też będzie oczywiście dobrany do skóry klientki i klienta. Dodatkowym jakby takim uproszczeniem w tych zabiegach jest to właśnie, że nie musimy używać też sprzętu. Możemy wykonać wszystkie zabiegi tak jakby ręcznie, manualnie. Ja osobiście praktycznie nie używam sprzętów przy tych zabiegach, bo jest mi szkoda tego jakby tej procedury zmieniać. Ona naprawdę jest świetna i zabiegi, po zabiegu widać ten efekt gołym okiem. Wypracowanie ręczne tej skóry daje ogromną satysfakcję, więc ja tutaj sprzętów nie używam. Wszystkie w gabinecie moje pracownice też nie używają. Pracujemy manualnie na tych produktach. Także marka jest bardzo wyjątkowa pod tym kątem. Dodatkowo skład, który jest w kosmetykach, naprawdę składniki są świetne. Połączenia tych składników są też nietypowe, bo nie we wszystkich jakby firmach kosmetycznych ja nie spotkałam się z takimi połączeniami. Oczywiście wiadomo, że te składniki nie są jakąś nowością, bo firmy inne też je wykorzystują, ale w połączeniu takim no ja nie spotkałam się jeszcze do tej pory. Dlatego ta firma bardzo mocno mnie urzekła, jak już pani Ania mnie zaprosiła do niej i dlatego jest w moim gabinecie. Pani Magdo, mamy taki może, nie wiem, czy teraz puścimy właśnie filmik, na którym etapy zabiegów będzie można no, oczywiście w takiej przyspieszonej formie podejrzeć i poprosimy tutaj o komentarz. W pierwszym etapie zabiegu używamy emulsji, takiego mleczka, które ma w składzie drobinki biodegradowalne, oczywiście bardzo dużą ilość aloesu, który działa bardzo fajnie nawilżająco i czyścimy nią skórę twarzy. W zabiegu w ogóle jest to ciekawe, że nie używamy praktycznie wody i przy tym pierwszym produkcie też nie musimy używać, jak ktoś nie chce. Drugim produktem jest oczywiście tonik, może właśnie tutaj w tym momencie zmywamy skórę tonikiem i przeczyszczamy ją tak jakby na koniec jeszcze produktem, który się nazywa kerator, a jest bardzo ciekawym produktem, który przygotowuje nam już, odblokowuje skórę do przyjęcia właśnie kwasów. Kwasy łączymy z produktem ziarnistym, czyli też z peelingiem, który właśnie jest o dziwo peelingiem również, ale ziarnistym. Tutaj, tak jak widać na obrazku, dość intensywnie pracujemy przy skórze. Naprawdę ta skóra jest podczas tej pracy zaczerwieniona, jest taka pobudzona i ściągamy ten produkt nie właśnie wodą, tylko gazą, gdzie też pracujemy dość intensywnie. Kolejnym etapem jest właśnie tutaj żel taki wprowadzający na czynnik wzrostu KGF i do którego dodajemy właśnie substancje już typowo regeneracyjne. Dobieramy do właśnie rodzaju skóry, wprowadzamy i tutaj już nasza praca ręczna, manualna, czyli masaż, który możemy wykonać każdą techniką, jaką ktoś posiada, bądź właśnie sprzętem. Wprowadzamy cały produkt, nie zmywamy go. Dodatkowym właśnie etapem jest już faza taka nawilżająca, regeneracyjna, bardzo mocno energetyczna, maska właśnie alabaster, którą dość taką intensywną grubością nakładamy na skórę i skórę całej twarzy, szyi, dekoltu. I na koniec maska TTS, która bardzo ładnie dopasowuje się do skóry, jest świetnie jakby stworzona, ponieważ tutaj właśnie widać, możemy ją nałożyć sobie również na uszy, więc w domowych warunkach świetnie się sprawdza, możemy w niej chodzić, ona nie spada, nie musimy leżeć, więc jak najbardziej polecamy. Na koniec używamy odpowiedniego kremu, który też jest na bazie, dwa kremy, które polecamy są na bazie również czynników wzrostu oraz krem końcowy z filtrem, wiadomo, w celu zabezpieczenia skóry przed promieniowaniem słonecznym. Także te etapy są, tak jak wcześniej powiedziałam, dość przyjazne, krótkie, takie bardzo, bardzo proste w wykonaniu. A jakie zabiegi są w ogóle w ofercie marki?
Zabiegi w ofercie marki mamy praktycznie do każdej cery, także tutaj nie musimy się też martwić, czy dana cera nie będzie objęta tutaj zabiegami. Mamy do cery naczyniowej, do cery suchej, taki właśnie zabieg typowo przeciwzmarszczkowy na przebarwienia, dodatkowo zabieg na ciało i mezoterapia mikroigłowa, czyli też posiadamy i ampułki, i sprzęt do mezoterapii mikroigłowej, tutaj właśnie pokazany z końcówkami, z chromoterapią, więc dodatkowo jeszcze taki, powiedzmy, bajer fajny, ale również się sprawdza w przypadku właśnie takiego jakby wzmocnienia działania dobranego intensywnie do skóry klientki, klienta. Także jeszcze dodatkowo taka wersja, bardzo fajna zresztą, ponieważ wszystkie ampułki z tego zabiegu posiadają czynniki wzrostu, oprócz tylko zabiegu na ciało, przy celulicie nie mamy czynników wzrostu, a tak wszystkie po kolei posiadają. I to taką dość bogatą oferta właśnie czynników wzrostu plus peptydów, także działanie jest rewelacyjne. I tutaj jest 5 zabiegów, prawda, w tej gamie? Zabiegów w tej gamie, dokładnie. Jest zabieg właśnie taki napinający, zabieg stricte anti-age, na przebarwienia, na rozstępy, dodatkowo właśnie lipo, ciało. Wszystkie wymieniam? Wszystkie. Tak, wszystkie. Tak. To na rozstępy, to też na blizny potrądzikowe. Tak, dokładnie. Też się bardzo fajnie sprawdza przy takiej skórze naczyniowej. Też możemy wykorzystać ten rodzaj właśnie ampułki. Też plansze, gdzie widać efekty zabiegu, prawda? Właśnie, chciałam zapytać, bo tak mówimy o wysokiej. Tak, 6, 8, 9. To Magda może skomentować. Właśnie, tak, tutaj mamy zabiegi, to są plansze, gdzie z naszego gabinetu klientki przed zabiegiem i po. I to jest po pierwszym zabiegu, to nie jest po serii zabiegów nawet, tylko już po pierwszym zabiegu, gdzie właśnie przy intensywności tego zabiegu, po wykorzystaniu masek, tutaj wykorzystywałyśmy maski ITTS i maskę Senitool, skóra właśnie tak wygląda, klientka wychodzi tak naprawdę niezestresowana tym, że jest zaczerwieniona, jakaś mocno pobudzona, opuchnięta. Nasze klientki są zdziwione, że tak powiem, jak wychodzą, na przykład po zabiegach mikroigły, właśnie takim intensywnym zabiegu Isseimi, jednym z zabiegów. Naprawdę są zdziwione, że można tak wyglądać i wyjść po prostu z gabinetu. Tutaj właśnie też klientka po jednym zabiegu, skóra dojrzała, naprawdę bardzo mocno odwodniona. Po pierwszym zabiegu rewelacja. No, pani była w ogromnym również takim szoku, że tak ładnie wygląda i skóra jest taka rozjaśniona, że praktycznie te przebarwienia, które na skórze wystąpiły, one są tak mocno rozjaśnione już przy pierwszym zabiegu. Także efekt świetny. To jest zdjęcie firmy. Tutaj właśnie zabieg też na przebarwienia. Także też widać różnicę. Przy pierwszym zabiegu już ta plamka jest o wiele mniejsza. Dodatkowo część właśnie piegów na skórze tej klientki też jest dość silnie rozjaśniona. Mhm. Mamy tu jeszcze... Tutaj też to jest też takie zdjęcie bardzo ciekawe, bo to jest też jeden zabieg i tu była wykorzystana maska Senitool na koniec, gdzie klientka no nie mogła za bardzo uwierzyć w to, że ta gruba zmarszczka na linii właśnie czoła tak ładnie się potrafiła po pierwszym zabiegu wyprostować. Doszło do takiego silnego nawodnienia i odżywienia skóry, także efekt rewelacyjny, a skóra dość gruba. Co ciekawe, może pokażę tę planszę, prawda, że też te efekty są potwierdzone jakby w badaniach ultrasonograficznych. Dokładnie. Także też widzimy tutaj zagęszczenie skóry przy tych właśnie zabiegach. Metodą właśnie ultrasonografii można to zobaczyć. Firma też właśnie posiada, więc to nie jest takie suche gadanie, że tak powiem, ale naprawdę testy kliniczne pokazują, że przy tych zabiegach, przy tych składnikach, które są właśnie w kosmetykach zabiegowych, jak również w wersji detalicznej. Klientki, jeśli używają tych kosmetyków, faktycznie te skóry się pogrubiają, zagęszczają, widać ewidentnie, jak dobrze to wygląda. A Pani Magdo, który zabieg się cieszy największą popularnością wśród Pani klientek? Najbardziej ten anti-age oczywiście, czyli taki przeciwzmarszczkowy. Również Panie tak naprawdę one
przy tym zabiegu widzą bardzo dużo pozytywnych zmian. Nie tylko właśnie wyprostowanie, że tak powiem, tych zmarszczek bądź wypłycenie, ale widzą ogromne nawilżenie i rozjaśnienie skóry, więc tak naprawdę trzy w jednym. Więc można powiedzieć, że robimy zabieg anti-age, a panie widzą i rozjaśnienie, tak jakbyśmy robiły zabieg na przebarwienia i widzą też bardzo silne nawilżenie skóry. Także tutaj bardzo. Jeśli chodzi o mikroigłę, robimy też bardzo dużo tych zabiegów na ampułkach właśnie Aqua O3. Rewelacyjne działanie. Naprawdę w przypadku tych zabiegów, gdzie jeszcze stymulujemy skórę igłą, działanie jest świetne. Tak naprawdę w całej tej procedurze bardzo istotne jest to przygotowanie skóry. I tutaj powtarzam to zawsze i swoim pracownicom, i klientkom. Wcześniej pracowałam w szkole jako nauczyciel tego zawodu i też swoim uczennicom powtarzałam zawsze, że jak skórę przygotujemy, tak końcowo będziemy ją obserwować i widzieć, jak ona wygląda. Czyli dobre przygotowanie, dobre przetarcie tego naskórka, tej martwej części, no skutkuje później tym efektem końcowym, czyli ile nam tego składnika faktycznie w ten naskórek potrafi wejść, jak fajnie spenetrują nam składniki aktywne, w tym przypadku czynniki wzrostu i jak głęboko. Wiemy doskonale, że warstwa rogowa jest spójna, jest nieprzepuszczalna, szczególnie u osób młodych, jednak tutaj tą warstwę jest ciężko jakby przystosować do niej składniki aktywne, które mają dość duże cząsteczki, żeby cokolwiek tam do niej przeszło, więc tutaj i patent, i przygotowanie skóry, rewelacja. Ja tutaj pokazałam, właśnie mówiła Pani o tym zabiegu anti-aging i tych składnikach aktywnych, że to jest rzeczywiście no, takie bogactwo, nie tylko czynników wzrostu, ale może bym właśnie jeszcze Pani zapytała, bo ta gama tych zabiegów w ampułkach do mikroigły, tak, to jest gama Aqua O3. Jaką właśnie ten ozon tutaj pełni funkcję, jakie jeszcze inne dodatkowe składniki się tutaj znajdują w tych produktach? W przypadku właśnie firmy kolejnym właśnie składnikiem jest ozon, który wykorzystuje firma do swoich zabiegów. Właśnie to ciekawe połączenie czynników wzrostu plus ozon. Ozon bardzo ładnie łączy się ze składnikami tłuszczowymi, również z olejami, gdzie w wersji domowej mamy też właśnie oleje do sprzedaży, ozonowane, szczególnie olej żożoba polecamy bardzo, jest bardzo takim bogatym olejem w składniki. No i w przypadku zabiegów on działa bardzo silnie odżywczo, regeneracyjnie, zresztą on łącząc się z naskórkiem tworzy tą częścią też tłuszczową, tworzy tak zwane ozonki. One są bardzo bezpieczne i wykorzystywane właśnie w kosmetyce, gdzie zamieniają się podczas spotkania ze skórą w tlen. Więc ta skóra jest mega dotleniona, jest bardzo silnie odżywiona w przypadku ozonu, ale też wiemy z doświadczenia, że ozon jest wykorzystywany jako czynnik taki antyseptyczny. On nawet podczas I wojny światowej już był wykorzystywany do odkażania ran, działał antygrzybiczo, antybakteryjnie i wirusowo, więc w przypadku tego zabiegu, gdzie narażamy skórę bezpośrednio na działanie różnych patogenów, gdzie jakby robimy już nakłucia, ten ozon będzie nam tutaj dodatkowo zabezpieczał tą skórę przed wnikaniem takich patogenów, więc dodatkowe działanie takie antywirusowe, grzybicze i bakteryjne. Pani Magdo, a teraz wiosna, jeszcze idąc tropem zabiegów, ale może zanim polecimy ten zabieg wiosenny, bo też mamy taki krótki filmik, zabieg nawilżający, to wspomniała Pani kilkukrotnie o tej wyjątkowej masce, tak zwanej medycznej, która właśnie często jest na zakończenie zabiegu wykorzystywana, Senitul. Powiedzieć, że to jest taki nawet kompres. W Hiszpanii lekarze wykorzystują tą maskę bardzo często do zabiegów właśnie takich silnych, no powiedzmy po zabiegach medycyny estetycznej typu lasery, dermabrazje przeróżne, również nakłucia, czyli mezoterapię. Maska jest, można powiedzieć, tak upakowana w te czynniki wzrostu w postaci takiego żelu. Zaraz tutaj pokażemy właśnie Pani Ania, mi proszę. Widać moje ręce. Tak.
Jest niezwykle, no, nie wiem, czy to tak. widać nawet. My mówimy na to taka płachta, bo tak naprawdę tu nie ma żadnych wycięć na oczy, tak jak w przypadku masek TTS, ani na usta. Trzeba sobie poradzić, ale też jest specjalna technika, której uczymy, jak to robić. Docinamy. Jest dość długa, więc naprawdę starcza na dekolt i na szyję. Tak, jest specyficzna. Druga stronę pytaniu. Tak, a w samym opakowaniu jeszcze jest bardzo dużo tego żelu, więc też jest on do wykorzystania jeszcze dodatkowo i wmasowania. I tutaj w przypadku zabiegów na twarz, bo tak jak powiedziałam, lekarze wykorzystują również po zabiegach chirurgicznych te maski i tak jakby po zdjęciu szwów już możemy tą maskę bezpośrednio na ranę nakładać. No, ze względu na czynniki wzrostu to przyspiesza bardzo silnie gojenie. Ten proces gojenia tej epitalizacji rany jest bardzo szybki. No i w przypadku skóry po takim zabiegu, jeśli tą maskę nałożymy, okazuje się w badaniach, które robiła pewna firma, no nie mogę powiedzieć też jaka, pod jakby rekomendacją profesora Frydrychowskiego, okazuje się, że maski, które posiadają czynniki wzrostu, potrafią tak naprawdę o całe trzy dni skrócić proces gojenia, czyli około 20-30 minut ta skóra wygląda rewelacyjnie po takim zabiegu. Klientka wychodząc to widzi, gdzie naturalnie po takich zabiegach właśnie chociażby mikro nakłuć, czy nawet mezoterapii głowej, klientka około 3 dni zmaga się z tą taką opuchlizną, z takim nabrzmieniem, bolesnością. Tak, to tutaj mamy 20-30 minut i wyglądamy super. Tą maskę też możemy pani oddać do domu, ona sobie może jeszcze raz ją nałożyć gdzieś tam wieczorem czy nad ranem, przytrzymać ją w lodówce i jeszcze raz złagodzić tą skórę. Także działanie maski Senitul jest rewelacyjne i polecamy ją w zupełności po takich zabiegach. Przyspiesza to regenerację bardzo szybko. Że pani zabiera tę maskę, którą miała po zabiegu nałożoną, czy drugą? To samo, dlatego że tego żelu jeszcze sporo zostaje w tym opakowaniu. Pozwalamy pani jeszcze wieczorem ją sobie nałożyć jeszcze raz, bądź nad ranem jeszcze przytrzymaną w lodówce, także może sobie jeszcze ją wykorzystać. Z kolei o wykorzystanie na różne rany, na różne uszkodzenia naskórka, firma też pozwala jakby ją ciąć i paseczkami gdzieś tam układać na jakieś skaleczenia, albo nawet po cesarskim cięciu, czyli na taką bizę ciętą, jak najbardziej też sobie wykorzystywać, ale już po zdjęciu szwów, także tutaj już ten proces gojenia musi troszeczkę nastąpić sam. No to nie dziwne, że taką dużą ją zrobili, bo można po prostu poprzecinać na kilka, no ale to bardzo wygodne rzeczywiście i do pracy, i do pracy. Ciekawa maska i bardzo, bardzo dobry skład. Pani Magdo, może przejdziemy do tego zabiegu nawilżającego, który no rozumiem, że teraz w okresie wiosennym się szczególnie cieszy popularnością wśród klientek. Puścimy tutaj też filmik króciutki. Tak, i tutaj też widzimy, zaczynamy od tego samego etapu jakby przygotowania emulsją higienizanty opartą właśnie na cząsteczkach biodegeneratywowalnych, które bardzo ładnie nam doczyszczają skórę. Tonizujemy ją i jakby ściągamy resztki tych drobinek ze skóry. Nie musimy używać tutaj wody, dlatego tonik wykorzystujemy w tym przypadku roztwór keratolityczny, kerator, który, no to jest bardzo ciekawy roztwór, zresztą jeszcze o nim pewnie chwilkę opowiemy, później o składzie. Również nakładamy do miseczki właśnie peeling ziarnisty na bazie zmielonych pestek moreli oraz róży, nasion róży. Dodatkowo dokładamy tutaj właśnie kwasu mlekowego. Jest to kwas całoroczny, jest bardzo silnie nawilżający, bezpieczny. Mieszamy taką mieszankę i nakładamy na skórę twarzy, po czym pocieramy, wcieramy w każde miejsce dość intensywnie ten roztwór kwasów. Ściągamy znowu gazą, tak jak było pokazane. I oczywiście kolejny etap to żel KGF, również z dobranym produktem z serum. Tutaj w przypadku skóry właśnie suchej serum hialuronowe z dodatkiem peptydów.
No i na końcu maska Alabaster Pro plus maska TTS, którą też jakby wykorzystujemy typowo pod skórę suchą, nawilżającą, na bazie i czynników, tutaj czynników wzrostu i kwasu hialuronowego i dodatkowo jeszcze komórek macierzystych. Tak, w skrócie o tym zabiegu nawilżającym, wiosennym, pobudzającym, rozświetlającym, ale przede wszystkim bardzo intensywnie nawilżającym. Dodatkowo krem na koniec Gen ADN, w którym również zawarte są czynniki wzrostu. I na koniec możemy jeszcze wykończyć kremem z filtrem 50+. Tak wygląda w skrócie cały zabieg nawilżający. Chyba bardzo przyjemny, sądząc po minie. Bardzo przyjemny, tak. Tutaj w przypadku właśnie nawet takiego intensywnego masażu okazuje się, że klientki nawet bardziej sobie preferują te silniejsze masaże, niżeli takie słabsze. Te doznania są o wiele lepsze dla nich. Tak jest z naszej obserwacji, z tego, co nam klientki mówią. A co mówią właśnie o zabiegach? Mówią, że naprawdę te zabiegi są przyjemne, mimo że pocieran jest dużo i to takich intensywnych, ale z kolei właśnie ten masaż uspokaja, dodatkowo powoduje taki efekt rozluźnienia, takiej regeneracji. Dodatkowo zapachy są dość ciekawe w tym zabiegu, więc one też mówią o tych zapachach, szczególnie w końcowych właśnie fazach. No same pozytywne rzeczy. No i oczywiście to, co widzą później w lustrze, też je dziwi pozytywnie. Jeśli chodzi o zapachy, to klientki bardzo lubią tutaj właśnie ten żel przewodzący KGF, troszkę tutaj chyba prześwietlamy. W każdym razie on ma wspaniałą konsystencję, nie wiem, czy tutaj mi się uda to pokazać. Takiego żelu. To jest żel, który, no niestety, Państwo nie możecie tego zapachu pokazać, jeszcze nie, tak, natomiast to jest rzeczywiście super piękny, relaksujący zapach, Panie go uwielbiają, dokładnie. A jeszcze proszę powiedzieć o tym keratorze, tak? O tym produkcie właśnie wyjątkowym. Jeśli chodzi o kerator, jest to preparat, który ma bardzo ciekawy skład. Tutaj mamy dwa produkty, taki produkt typowo do domu, który możemy odsprzedać, znaczy dwa możemy odsprzedać, do skór takich bardzo zanieczyszczonych, tłustych, powiedzmy grubych, i kerator, który będzie troszeczkę słabszy, trochę właśnie tak bardziej, mniej działający, skład w nim jest troszeczkę bardziej właśnie słaby, słabszy od keratora plus. I jeśli chodzi o sam skład, właśnie przewaga zapachu takiego cebulowego, aczkolwiek dla mnie ten zapach jest rewelacyjny, ja uwielbiam ten zapach. Taki typowo, można było, niektóre panie mówią, że on pachnie tak bardzo medycznie. Wyciąg z cebuli, który jest zawarty właśnie w keratorze i widać nawet po intensywności koloru. Jest naprawdę rewelacyjny, ponieważ wiemy, jak działa cebula ogólnie i wyciągi z cebuli, wiemy, jak rodzice kiedyś nam robili syropy cebulowe, na co one działały, i także tutaj w przypadku keratora będzie też takie działanie bardzo lecznicze na skórę, na naskórek. Dodatkowo jest jeszcze w składzie, są alfa-hydroksykwasy, które już działają, już przyspieszają tą właśnie ten proces złuszczania naskórka, więc my sobie już właśnie przygotowujemy na samym początku. Dodatkowo jeszcze jest mirta, gdzie jest to bardzo ciekawy, można powiedzieć, krzew, roślina, zapomniana już tak naprawdę, ale wykorzystywana kiedyś w medycynie ludowej do działań przeciwbólowych. Ze względu na dużą ilość salicylanów właśnie w tej roślinie, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie. No my dzisiaj używamy aspiryny albo innych leków przeciwbólowych, a kiedyś właśnie używano tej rośliny, wyciągów tej rośliny, te panie właśnie tak zwane znachorki, używały tej rośliny nie tylko do tej medycyny ludowej, ale również w kuchni bardzo często.
ona działała tak właśnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie, więc tutaj ten składnik też tak działa i już zapoczątkowuje to na naszym naskórku, na jakichś uszkodzeniach tego naskórka, bądź w przypadku skór właśnie zanieczyszczonych, tłustych, działa bardzo silnie właśnie keratolitycznie. Już nam odblokowuje gruczołowy, więc my tutaj tą skórę cały czas stymulujemy do tego, żeby ona jak najwięcej przyjęła później tych składników aktywnych. Ja muszę tutaj obronić tylko produkt, bo ja zwykle bardzo się zaczynam bać, gdy mówimy zbyt dużo o cenie. Ja powiedziałam, że dla mnie rewelacja, ja uwielbiam te zapachy. Ja osobiście tej cebuli nawet nie czuję, natomiast tak. To jest taki zapach naturalny, ziołowy rzeczywiście. Tak. Także ta cebula pomieszamy. Jest jako składnik, tak. Ale to nie jest tak, drodzy Państwo, że tutaj że cebula tam... rules i wychodzi. Uciekamy z gabinetu. Nie, absolutnie nie. Nie, tak nie jest naprawdę właśnie. Zapach syropu to nie jest cebulowego w każdym razie. Składników daje taki końcowy zapach, takiego właśnie, taki ziołowy, medyczny tak, bardzo. Tak. Bardzo przyjemny. Ale... Smak mam zapach Hiszpanii, zamknięte w kosmetykę. Dokładnie. Sam skład jest naprawdę rewelacyjny tego produktu i on i działa też super przed zabiegami. Ogólnie możemy go wykorzystać jako takie przygotowanie do zupełnie też innych zabiegów kwasowych. Tak, i tutaj powiedzmy może tak o strukturze gamy, prawda? Tak. Tej zabiegowej, bo tutaj mamy część zabiegową. Co tutaj mamy? Jakie część kwasy, zabiegowa. Jakie roztwory? Ten. Dokładnie, tutaj mamy właśnie wszystkie etapy jakby zabiegu. Pierwszy ten oczyszczający, składający się z mleczka, emulsji, mleczka do oczyszczenia skóry, stonizowania, no i przygotowania już do wnikania substancji aktywnych, czyli z tego kreatora. Kolejnym etapem jest właśnie peeling plus kwasy, czyli to, co już wcześniej mówiłam, peeling intensywo, który ma w składzie drobinki plus jeszcze rezorcynę. To też jest ciekawy składnik, ponieważ on działa bardzo silnie bakteriobójczo i również bardzo silnie odblokowuje gruczoły łojowe, więc już w tym przypadku sam peeling jest dość silny, bo można by powiedzieć, że drobne cząsteczki zmielonych pestek znajdziemy różnie w innych peelingach, takich nawet drogeryjnych, ale tutaj połączenie z rezorcyną daje efekt dość silny, gdzie łączymy go również właśnie z kwasami. Tutaj połączenie takie daje bardzo fajny proces złuszczenia. Kwasy są całoroczne, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, nie przekraczają pH powyżej 4 oraz stężenia powyżej 5, więc naprawdę bezpieczne, całoroczne, wykorzystujemy do każdego rodzaju skóry, bo mamy kwas i pirogranowy, i kwas glikolowy, mamy kwas mlekowy i również migdałowy, także cała gama kwasów do każdego rodzaju skóry. Kolejnym etapem jest właśnie już ta faza taka, powiedzmy, przyjmująca, wnikająca, to jest żel właśnie z czynnikiem wzrostu KGF, czyli keratinocytu, działający na całej pięciu warstwach na skórkach, czyli on bardzo silnie tutaj jakby regeneruje keratynocyty, jak i warstwę rogową, tą, którą widzimy gołym okiem. Będzie ją naprawiał, będzie ją uszczelniał, będzie sprawiał, że ta bariera będzie silna i mocna i do niego dołączamy roztwory z czynnikami wzrostu, z peptydami, z witaminą C, z kwasem hialuronowym. Krzemionką również, tak. Kolejnym etapem są maski, czyli maska alabaster, bardzo energetyzująca, taka dodająca energii naszej skórze. Ona jest w formie takiej pasty, też jak widzieliśmy na filmie, ona się bardzo dobrze trzyma. Nakładamy ją też grubszą warstwą, gdzie wydawałoby się, że w ogóle te składniki się nie pomieszczą w tym naskórku i cały czas coś dokładamy, gdzie to wszystko się mieści, a tak naprawdę skóra tak przygotowana wcześniej chłonie te wszystkie maski, te wszystkie roztwory bardzo intensywnie, nawet bez użycia sprzętu, samym masażem, gdzie właśnie zdjęcia, które pokazywaliśmy przed IPO, widać jak rewelacyjnie te skóry wyglądają. I tutaj mamy wybór, bądź TTS-y, również z czynnikami wzrostu, ozonem, bo mamy maskę również z ozonem dla skór takich tłustych i zanieczyszczonych, jak również też tą maskę ja bym rekomendowała bardzo ozonową,
Po ciężkich zabiegach, również właśnie takich złuszczających, jeśli nie mamy w użyciu Senitul, to jak najbardziej tej maski możemy użyć po zabiegach laserowych. Dlatego, że ozon będzie działał również bardzo silnie bakteriobójczo, zabezpieczająco, ale też regeneracyjnie. I dodatkowo właśnie maska Senitul. Końcowym etapem jest dobór kremu bądź odpowiedniego, jeszcze dodatkowo można tutaj zastosować serum bądź olejek, gdzie też firma ma olejki i z róży, i z żożoba, również ozonowane. Na koniec krem z filtrem bądź BB, który też ma czynniki wzrostu w swoim składzie, także bardzo ciekawy. No i też pacjentka po zabiegu, rozumiem, że też może od razu nabyć produkty do domowej pielęgnacji, więc tutaj też poproszę o podzielenie się jakimiś właśnie no, preparatami szczególnie lubianymi przez klientki. Przez klientki, dobrze. Mamy tutaj podam Letrystimul może, pod oczy, dekur. Produkty są skuteczne, to jest oczywiste, ale też pięknie wyglądają. Są bardzo eleganckie słoiczki szklane. Tak. Tak, tutaj. Tak, tylko odwrotnie niż w rzeczywistości trzeba. To jest rzeczywiście tu. No. Krem pod oczy, który zawiera w składzie właśnie czynniki wzrostu. Bardzo ładnie to okolice oka rozświetla, napina, nawilża. Także bardzo polecamy ten krem. Przepraszam Pani Magdo, że wejdę w słowo, ale od razu przypomnę, że ten krem NutriStimul, prawda, i do twarzy, i pod oczy, i jeszcze do tego maskę w płachcie, trzy takie zestawy będzie można wygrać w konkursie do Futurena. Tak, zamieścimy. No już jest komplet. Ta osoba, która wygra, będzie zachwycona tym właśnie zestawem. Krem NutriStimul, który właśnie też zawiera w składzie czynniki wzrostu EGF, czynnik wzrostu naskórkowy, ten taki bardzo ważny. Nie mówię, że wszystkie inne nie są ważne, ale ten jakby przoduje w tych wszystkich czynnikach wzrostu. Bardzo silnie nawilża, regeneruje skórę i odżywia, więc widać to gołym też okiem, że po każdym użyciu tego kremu skóra jest po prostu nawilżona. W połączeniu z zabiegami daje efekt jeszcze lepszy, także zachęcamy. No i krem O3D Pur, jest to krem polecany typowo skórą tłustym, zanieczyszczonym, takim odwodnionym również, bo skóry tłuste często są bardzo odwodnione, ale to, co powiedziałam wcześniej, właśnie w przypadku maski TTS z ozonem, ja ten krem też polecam po zabiegach złuszczających. Przynajmniej w tych pierwszych etapach gojenia skóry, ponieważ ten ozon będzie zabezpieczał przed wnikaniem właśnie szkodliwych patogenów do skóry, jak również regenerował ten naskórek w sposób szybki. Także też ten krem polecam właśnie po takich zabiegach. To są te kremy. Możemy też polecić pielęgnację dla pań, które wolą pielęgnację naturalną, tak? Z dużą zawartością składników naturalnych. I tutaj mamy kolekcję, tak Magda, opowiesz o tych kremach? To są kremy właśnie. Kolekcję trzech kremów właśnie bardziej naturalnych. Dokładnie, tak. I krem detoks, Shia detoks na bazie właśnie nasion shia, wyciągu z nasion shia, bardzo silnie tą skórę regeneruje i nawilża. Także też to nawilżenie, tak jak w przypadku kremów NutriStimul czy Depur, odnajdziemy w tej serii NAD właśnie i Seimi. Polecamy go. Jest to krem na dzień i na noc, więc jest uniwersalny. To jak klientki lubią właśnie mieć jeden rodzaj kremu, nie tam ileś słoiczków na szafce, to ten krem będzie i na noc, i na dzień, więc polecamy paniom również tą wersję. To są cery wrażliwe. Cery wrażliwe, tak? Dokładnie. Takie też właśnie odwodnione, suche. Pure Marine Water, też krem bardzo wnikający, wnikający głęboko właśnie w naskórek. Również dzień, noc, także tutaj uniwersalność jest. I do tych kremów również możemy polecić olejki, które odpowiednio właśnie dobrane jakby dodatkowo będą działały regeneracyjnie na skórę. Zaraz też pewnie je pokażemy. Nie wiem, a ja myślę, że zaprosimy Państwa po prostu do kontaktu i wtedy bardzo dokładnie opowiemy o produktach, o wszystkich olejkach, całej ofercie.
Jest tego sporo i zapraszamy do tego kontaktu. Naprawdę piękne, pięknie wyglądają te kosmetyki, ale tak samo składy są świetne i działanie, więc tutaj jest pole do popisu. A Pani jeszcze na koniec, też oczywiście Państwa zapraszamy do zadawania pytań na czacie o markę. Natomiast ja jeszcze zapytam, jak jako kosmetolog, osoba, która prowadzi gabinet na co dzień, no mam nadzieję, że już lada dzień znowu będzie można otwierać wrota i właśnie wracać do pełnej aktywności, ale jak Pani właśnie ocenia z jednej strony odbiór przez klientki tych produktów, z drugiej strony no samą współpracę z marką? Pani Aniu, proszę nie słuchać, a może nie właśnie, proszę słuchać, bo na pewno będą... Jeśli chodzi o samą współpracę, to jest bardzo, bardzo dla mnie pozytywna, mega. Tutaj z Anią super się współpracuje, zresztą jeśli chodzi o dostawy, one są szybkie, one są, coś potrzebujemy, już to mamy. Dodatkowo nigdy nie dostajemy aż tak dużej ilości próbek materiałów właśnie reklamowych, jak od tej firmy. To, szczerze powiem, mamy jeszcze jedną firmę, która podobnie działa, ale tutaj Iseimi rewelacja. No Pani Ania, to Ania, bo my jesteśmy na ty, naprawdę nie żałuję tych produktów, tych próbek zawsze nam dorzuca, co to też jest dla nas bardzo fajną opcją, bo my te próbki dajemy klientkom, one się spodobają, klientka przychodzi i ten krem chce. Wiadomo, ceny, jak to ceny są droższe, tańsze kremy, przeróżne, ale klientki lubią spróbować, lubią zobaczyć, czy te kremy faktycznie działają, odpowiadają im cerom. Aczkolwiek po samym zabiegu, jak one widzą tak właśnie rozświetloną skórę i pięknie wyglądającą, to decydują się na te kremy, chcą, żeby im polecać, ale to pomaga. Także współpraca jest rewelacyjna. Tak samo właśnie różne szkolenia. Ja już z Anią odbyłyśmy wiele, właśnie chociażby od tej Hiszpanii zaczęłyśmy, także ja narzekać nie mogę, jest super. Polecam bardzo. Może tak, to takie pytanie było trochę zaskakujące. To jest to, co chciałam powiedzieć. My nie jesteśmy wielką firmą, jesteśmy firmą powiedzmy średniej wielkości, ale to daje nam taki atut, że oprócz oczywiście jasnych procedur, zasad, jesteśmy też elastyczni i staramy się też współpracować z naszymi partnerami, klientami, no w taki sposób, żeby no dopasowywać czy ofertę, czy właśnie no wsparcie do każdej wielkości salonu czy kliniki. Tak. I no, wierzymy w to, że chociażby próbki czy materiały, tak, że jeśli to się daje, to potem wraca. Rewelacja. Chociażby nawet jakieś drobne upominki przed świętami dostajemy, jesteśmy zaskoczone, bo otwieramy paczkę i zawsze moja Paulina mówi: Pani Magda, no my przecież nic nie zamawiałyśmy, a za chwilę, ach, to dla nas prezenty, już sam się cieszymy. Także naprawdę bardzo, bardzo dba firma o swoich klientów i to się chwali. Dziękuję Ci bardzo. Ważne, także zapraszamy też panie no myślące. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu też będą właśnie panie miały ochotę poznać jeszcze lepiej markę, bezpośrednio się skontaktować. Ale jeśli są jakieś pytania, to zapraszam do wpisywania na czacie. Ja tutaj za chwilkę je przeczytam, jeśli coś pani szczególnie zaciekawiło i jest szansa, żeby teraz o to dopytać. Także zapraszamy serdecznie. Ja też tutaj wrzucę taką informację, że na hasło Iseimi, też wrzucę to na czata, że na hasło, na kod Iseimi 20 do końca kwietnia, czyli do 30 kwietnia, do północy w zasadzie, w sklepie Iseimi na stronie www.iseimi.pl, tam jest przejście do sklepu, mogą Państwo po prostu skorzystać z tej zniżki na wszystkie produkty. Ja tutaj jeszcze na czacie też wrzucę link do strony. Zapraszamy też ze strony, można napisać maila, na którego no, szybko odpowiadamy na maile, w związku z czym zawsze można też zadać pytanie, gdyby Państwa coś dodatkowo interesowało. Tak jest. Dobrze, ja tutaj
Jeszcze wrzucę, także drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie, bo widzę, że jeszcze jest z nami sporo osób, także jeśli jakieś pytania się pojawiły, no też bardzo, bardzo dużo szczegółów Panie tutaj dostały, dużo szczegółowych informacji, także mamy nadzieję, że marka się spodobała i zapraszamy, tak jak mówiłam, do kontaktu, gdzie już no, indywidualnie będą mogły Panie dopytać o szczegóły. A ja wrzucę też teraz link do takiej króciutkiej ankiety. Za chwilkę powinien pojawić się na czacie. Coś jakoś widzę, że mam nadzieję, że nie ma z czatem jakichś problemów. Czy Państwo widzą, co ja piszę na czacie? Ja tutaj mam podgląd i widzę, ale nie wiem jak Państwo. Mam nadzieję, bo jakoś widzę, że dłuższą chwilę. O tak, wykład pełny, nie mamy pytań, wszystko jasne, wszystko ok. Aha, no dobrze, to ja w takim razie jeszcze wrzucam tutaj, to fajnie. Wrzucam tutaj jeszcze link. O, już teraz widzę, że się załączył do ankiety króciutkiej, gdzie z jednej strony zapraszamy też Państwa oczywiście o wypełnienie, jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem z marką, to o podanie, zostawienie tam swoich danych, nazwy gabinetu, kontaktu do siebie, żeby firma mogła się po prostu już z Państwem indywidualnie skontaktować. Natomiast jest tam też takie właśnie króciutkie pytanie konkursowe. Zapraszamy do wzięcia udziału. Można też do końca tygodnia jakby na tę ankietę odpowiedzieć i do wygrania są właśnie 3 zestawy no super wspaniałych kosmetyków. Tutaj pokażę na zdjęciu taki pełen zestaw, NutriStimul, krem do twarzy, krem pod oczy i ta maska w płachcie, która była zresztą widoczna podczas filmów. Także no, serdecznie zapraszamy. Link mam nadzieję, że się tutaj załączył. Ja widzę, także proszę też sobie go skopiować. Ja jeszcze go dodam też w temacie posta z filmikiem po tym spotkaniu, żeby mogli Państwo łatwo wrócić. No i cóż, bardzo dziękujemy za udział. Dziękujemy również. Dziękujemy wszystkim Państwu, paniom i panom.